Jestem mieszkańcem Ligur od urodzenia. To jest moja mała ojczyzna. Tu chcę żyć i być szczęśliwy. Niestety Ligur upada. Mówią o tym fakty, statystyka. Zniknęły nasze zakłady pracy, ośrodki rekreacji, rakownica, baseny. Chciałbym przywrócić świetność znaczenia Ligury. Moje motto to sprawna i tania gmina. Dążeniem moim jest zapewnienie maksymalnych potrzeb mieszkańców, czyli szczęścia mieszkańca, opierając się na trzech filarach jakości życia. Atrakcyjna praca, zapewniająca godne wynagrodzenie, atrakcyjne miejsce zamieszkania, atrakcyjna edukacja, kształcenie naszych dzieci. Jednym słowem, komfort i perspektywy. Tego nie ma i nie świadczą o tym samochodzie. Trzeba zmienić system wartości z materialnego, partykularnego na ludzki, dbając o dobro wspólne. Mówiąc o systemie wartości, należy wprowadzić motywacyjny system zarządzania, kończąc marnowanie naszych pieniędzy, koteryjne rozdawanie, finansowanie układu zamkniętego. Mówiąc o prawach człowieka, wiemy doskonale, że jest niesprawiedliwość i nie jest to subiektywna ocena. Likwidujemy krzywdy ludzkie i niesprawiedliwość arbitrażem i ostracyzmem. Prowadzimy także formę mediacji. Niezbędne jest również wprowadzenie gminnego rzecznika praw obywatelskich. Taka jest potrzeba chwili. Człowiek, człowiek, człowiek. To jest najważniejsze. To wy macie decydować o waszym domu.